Rodzina K. mieszkała w niewielkiej wsi Franciszkowo, położonej w Wielkopolsce w powiecie złotowskim. Wydarzenia, o których dzisiaj opowiem, miały miejsce w 2005 roku. Wówczas Grzegorz miał 29 lat. Jego żona Katarzyna była w tym samym wieku. On był synem rolnika. Całe życie pracował na budowie. Z czasem założył z kolegą własną firmę i razem rozkręcali dobrze prosperujący biznes. Ona wychowała się w bloku w Złotowie razem z 3 siostrami. Wychowała je matka, która zarabiała piekąc ciasta. Grzegorz i Katarzyna mieli 2 córki. Starsza to 6-letnia Emilka, młodsza to 2-letnia Sabina. Ta druga urodziła się dopiero po tym, gdy rodzina zamieszkała we Franciszkowie. Wprowadzili się do wsi w roku 2002. To Grzegorz zarabiał na utrzymanie rodziny. Pracował w położonym niemal 10 km od wioski Złotowie. Za zarobione pieniądze Grzegorz postanowił przywrócić świetność domu, w którym zamieszkali. Ocieplił go i pomalował. Arkadiusz i Ernest F. to bracia, którzy również mieszkali we Franciszkowie, w sąsiedztwie rodziny K. W roku 2005, gdy miały miejsce wydarzenia, o których opowiem, starszy z nich, czyli Ernest, miał 23 lata. Arkadiusz był 2 lata młodszy, miał 21 lat. Ich rodzina sprowadziła się do Franciszkowa jeszcze w latach 70. Ojciec Zdzisław pracował jako robotnik leśny. Mężczyzna miał nie najgorszą opinię w okolicy. Jednak gdy wypił za dużo, to hamulce mu puszczały i robił się agresywny. Wtedy potrafił sięgnąć za siekierę, która zawsze była pod ręką. Po jednej z awantur jego żona, przyjmijmy, że na imię miała Halina, postanowiła odejść z domu razem z dziećmi. Zabrała ze sobą młodszego syna Arkadiusza i córkę Sylwię, najstarszą z rodzeństwa. Ernest został z ojcem w domu. Kobieta szukała schronienia u swojej matki, a ta nie przepadała za starszym z braci. Chłopak miał wówczas 12 lat. Gdy matka wróciła do domu po pół roku, Ernest miał do niej żal, czemu dawał jasny wyraz, obrzucając matkę wyzwiskami. Ernest wyrósł na postawnego mężczyznę. Był wysoki, dobrze zbudowany. Arkadiusz nie imponował tak bardzo swoją sylwetką. Mężczyźni w okolicy mieli renomę dwójki awanturników, którzy szukają zaczepki. Często też jeździli po wsi motorem po spożyciu alkoholu. Siadali za kierownicę także po narkotykach, których również nie odmawiali. Mieli podczas jednej z takich eskapad potrącić dziewczynę. Wyszła z tego cała. Gdy ta postanowiła pójść na policję, by zgłosić sprawę, bracia postanowili wybić jej ten pomysł z głowy i pobili ją ku przestrodze. Właśnie po alkoholu i narkotykach mężczyźni robili się agresywni. W roku 2005 obaj bracia mieszkali we Franciszkowie razem z rodzicami. Ich najstarsza siostra Sylwia była całkiem inna od swoich braci. Nigdy nie sprawiała problemów, była ambitna. Gdy dorosła, wyszła za mąż i wyprowadziła się z rodzinnego domu. Jakiś czas ona ze swoim mężem mieszkała w domu po sąsiedzku. W tym samym, do którego po ich wyprowadzce wprowadziła się rodzina K. Oni również mieli 2 córeczki. Później rodzina wyjechała w świat. Sylwia i jej mąż znaleźli dobrze płatne prace poza granicami naszego kraju. Jak już wspomniałem, Ernest w 2005 roku miał zaledwie 23 lata. Mimo to miał już sporo za uszami. Kilka lat wcześniej został skazany za potrącenie nastolatki motocyklem. Jednak nie było to jakieś przypadkowe potrącenie. Młody chłopak miał taką zabawę razem ze swoimi znajomymi. Wsiadał na motocykl i grał w zabawę. Trafisz albo nie trafisz. Na czym ona polegała? Podczas jazdy motorem polowało się na osoby idące poboczem. Gdy te zbliżały się, kierujący wystawiał nogę, by kopnąć daną osobę. W wyniku tej chorej zabawy 2 nastolatki trafiły do szpitala. Jedna z nich miała strzaskaną miednicę. W tej sprawie zeznawał jeden z sąsiadów rodziny F. Gdy Ernest wyszedł z więzienia, sąsiad został pobity przez grupkę niezidentyfikowanych sprawców. Nikt nie miał wątpliwości, że był to odwet za bycie kapusiem. Był to sąsiad, u którego chowała się Halina, gdy Zdzisław się awanturował. Od tamtych wydarzeń kobieta nie mogła liczyć na schronienie. W czerwcu roku 2005 Ernest wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za znęcanie się nad swoim 8-miesięcznym synkiem. Miało dojść do sytuacji, gdy kopnął tak mocno swoje dziecko, że uderzyło ono w kaloryfer. W tym czasie jego partnerka, przyjmijmy, że na imię miała Klaudia, była w drodze do Hiszpanii. Kobieta miała udać się tam na 3 miesiące do pracy przy zbiorze pomidorów. W tym czasie Ernest miał zająć się trójką dzieci. Jednak zanim jeszcze kobieta dotarła do granicy, otrzymała informację o tym, że ich najmłodszy syn trafił do szpitala. Kobieta bezzwłocznie wróciła do domu. Okazuje się, że już od dawna przemoc była w tym domu. Partner bił Klaudię. Ta zgłaszała sprawę na policję, ale gdy przyszło do składania zeznań, to wszystko odwoływała. W czasie, gdy Ernest siedział za kratami, jego partnerka była w ciąży z 4. dzieckiem. Prócz znęcania się nad dzieckiem, w tym samym czasie ciążył na nim zarzut spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna skazany został łącznie na 2 lata i 5 miesięcy. Jak to często u nas bywa, nie odsiedział nawet połowy z tego. Przez cały czas pisał skargi na zakład karny, w którym się znajdował. Pisał też wnioski o przeniesienie do zakładu we Wronkach. Ernest prosił o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. Władze zakładu karnego na jego prośby nie chciały jednak przystać. Napisał więc do Wydziału Penitencjarnego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, który to podjął decyzję o jego warunkowym zwolnieniu. 15 czerwca 2005 roku wyszedł na wolność. Jeszcze tego samego dnia miał dopuścić się rozboju. Puszczono mu to jednak płazem. Z racji, że opuścił mury więzienia warunkowo, powinien automatycznie wrócić za kraty po dokonaniu choćby najmniejszego przestępstwa. Tak się jednak nie stało. Gdy już wyszedł z więzienia, opowiadał we wsi, że nie jest on ojcem dziecka, którego spodziewa się jego partnerka, ale wychowa je jak własne. To właśnie starszy z braci był tym agresywniejszym. Arkadiusz w pojedynkę nigdy nie sprawiał problemów. Dopiero w obecności brata i pod jego wpływem wszczynał awantury. W 2005 roku obaj bracia pracowali w tym samym zakładzie pracy. Młodszy z nich, czyli Arkadiusz, poręczył za Ernesta. Tamten niedawno wyszedł z więzienia i dzięki bratu udało mu się znaleźć pracę. Jednak wspólna praca okazała się nie być najlepszym pomysłem. Dotychczas bezproblemowy pracownik, jakim był Arkadiusz, całkiem zmienił swoje nastawienie. Zaczął migać się od pracy. Nie wypełniał swoich obowiązków tak jak należało. Coraz częściej zdarzało mu się nie pojawiać na swoim stanowisku. Wcześniej nie dochodziło do takich sytuacji. Podobnym nastawieniem wykazywał się też Ernest. Z tego powodu po 2 miesiącach nie przedłużono z nim umowy. Mimo iż starszy brat odszedł, Arkadiusz nie wrócił do dobrych nawyków. Z tego też względu i on otrzymał wypowiedzenie. W październiku, gdy miały miejsce wydarzenia, o których opowiem, wiedział, że jego dni w zakładzie pracy były policzone. Jednak to nie był jego jedyny problem. 2 miesiące wcześniej odeszła od niego partnerka. Kobieta była w ciąży. Zaplanowany był już ślub. Jednak w ostatnim czasie zarówno Ernest, jak i Arkadiusz byli na bakier z prawem. We wsi nie było 2 innych tak bardzo uciążliwych dla otoczenia ludzi jak oni. Z tego względu jego przyszły teść kategorycznie zabronił swojej córce wychodzić za mąż za Arkadiusza. Ta rzeczywiście postanowiła od niego odejść. Była niedziela, 2 października 2005 roku. Grzegorz K. spędzał leniwie czas przed telewizorem. Prócz niego w domu były także 2 córeczki. Katarzyna była wówczas u znajomego gospodarza i obierała tam ziemniaki. Gdy kobieta wróciła po pracy do domu, natrafiła na zamknięte drzwi. Mimo dzwonienia nikt nie otwierał. Na podwórku nie było samochodu. Kobieta uznała, że mąż z córkami gdzieś pojechali. Za drzwiami słyszała jakieś dziwne dźwięki. Jak to ujęła, było to coś jak bulgotanie. Wiedziała, że mąż miał tego dnia naprawiać piec do ogrzewania centralnego. Podejrzewała, że to ten wydawał dziwne dźwięki. Katarzyna, zdziwiona brakiem obecności domowników, postanowiła poczekać na nich u sąsiadów. Tam wypiła herbatę. Podczas wizyty zauważyli unoszący się gęsty czarny dym, wyłaniający się z lasu. Pomyśleli, że ktoś tam pali opony. Po jakimś czasie kobieta postanowiła wrócić do domu, by sprawdzić, czy mąż i córki pojawili się z powrotem. I tym razem zastała zamknięte na klucz drzwi. Postanowiła zajrzeć przez okno. Wówczas zauważyła leżącego na łóżku Grzegorza. Na jego brzuchu widoczna była ciemno-czerwona plama. Kobieta była w szoku. Pobiegła do sąsiadów po pomoc. Ci pomogli jej dostać się do domu, wyważając drzwi wejściowe. Widok, jaki zastali w środku, z całą pewnością zapamiętają do końca życia. W domu znajdowały się ciała pozostałej trójki domowników. Mąż leżał w kałuży krwi. Emilka nie dawała żadnych znaków życia. Początkowo nie było można odnaleźć młodszej córki. Jednak i ta nie przeżyła. Jej malutkie ciałko wciśnięte było za barierkę łóżka. Wszyscy zostali zamordowani. Ślady po obrażeniach zadanych nożem w okolicach szyi nie pozostawiały wątpliwości. Rodzina padła ofiarą bestialskiego mordu. Krzyk Katarzyny, która ujrzała ciała swoich najbliższych, zmroził krew w żyłach sąsiadów, którzy byli świadkami makabrycznego odkrycia. Kobieta błagała, by ktoś uratował jej najmłodszą córkę. Niestety nie było można nic już zrobić. Katarzyna była w ogromnym szoku. Pogotowie ratunkowe, które pojawiło się niebawem na miejscu, zabrało ją do szpitala. Podano jej silne leki uspokajające. Kobieta nie mogła pogodzić się z tym, co się wydarzyło. Będąc w szpitalu, prosiła, by przyniesiono jej młodszą córeczkę. W tym samym czasie policja już rozpoczęła działania mające na celu rozwiązanie zagadki zabójstwa w domu we Franciszkowie. Nie było tam śladów włamania, zatem należało przyjąć, że sprawca lub sprawcy zostali wpuszczeni do środka przez domowników. Z domu, prócz telewizora, zniknęła także wieża stereo. Skradziono też samochód Nissana Micrę należącego do zamordowanego Grzegorza. Dobę po odkryciu ciał w domu rodziny K w okolicznym lesie policja odkryła wrak samochodu, a także ukradziony z domu sprzęt schowany w krzakach. Szybko udało się ustalić, że za zabójstwem trójki osób stoją dwaj bracia, wcześniej wspomniani przeze mnie Ernest i Arkadiusz. Jak doszło do zabójstwa? Przedstawię wam teraz krok po kroku, co się wydarzyło. Gdy zadzwonił dzwonek do drzwi, 6-letnia Emilka pobiegła otworzyć. Jej oczom ukazało się dwóch mężczyzn. Znała ich, to ich sąsiedzi. 23-letni Ernest i jego o 2 lata młodszy brat, Arkadiusz. 2 października od rana dwaj bracia zażywali narkotyki i pili alkohol. Pod wpływem odurzenia wpadli na pomysł, by ukraść czyjeś auto i pojechać do miasta po większą dawkę narkotyków. Emilka dobrze ich znała. Często bywała w domu Ernesta, ponieważ bawiła się z jego dziećmi. Najpewniej właśnie za namową Ernesta Arkadiusz poszedł 2 października do domu rodziny K. Mężczyźni wyposażyli się w broń. Starszy z nich zabrał ze sobą nóż, a młodszy siekierę. Pierwszy do środka wszedł starszy, Ernest. Zaskoczyli siedzącego w pokoju, oglądającego telewizję Grzegorza. Zażądali od gospodarza, by oddał im pieniądze i kluczyki do auta. Wiedzieli, że nie jest biedny i na pewno miał przy sobie gotówkę. Rodzinie K powodziło się całkiem nieźle, co nie uszło uwadze zazdrosnych sąsiadów. Niedawno Grzegorz kupił sobie samochód. Z pozycji podwórka rzucał się w oczy niemały telewizor. Mężczyzna nie był specjalnie skromny i chwalił się sprzętem, jaki posiadał. Tak przynajmniej uważali Ernest i Arkadiusz. Miał wieżę stereo, z której nierzadko puszczał głośną muzykę, tak że sąsiedzi doskonale wszystko słyszeli. Takim zachowaniem zwrócił on uwagę Ernesta i Arkadiusza, którzy 2 października postanowili odebrać mężczyźnie jego własność. Grzegorz jednak nie miał zamiaru niczego dobrowolnie oddawać intruzom, którzy wtargnęli do jego domu wbrew jego woli. Doszło między nim a 2 braci do kłótni, a potem do szarpaniny. Nie mógł mieć pojęcia, jakie będą konsekwencje tego oporu. Mężczyźni postanowili odebrać jego własność za wszelką cenę. W wyniku szarpaniny Grzegorz stracił życie. Jako pierwszy rzucił się na niego Arkadiusz, który zadał mu cios przy pomocy siekiery. Potem wtórował mu już brat, zadając liczne ciosy nożem. By się upewnić, że nie żyje, zadali mu jeszcze kilka ciosów nożem w okolice szyi. Co gorsza, taki sam los spotkał jego bezbronne córeczki. Starsza z dziewczynek próbowała uciekać. Wówczas chwycił ją Ernest. Tłumaczył jej, że jeżeli będzie grzeczna, to nic się jej nie stanie. W tym samym czasie Arkadiusz poszedł do drugiego pokoju i tam bez żadnych skrupułów zaatakował Sabinkę, pozbawiając ją życia. Gdy wrócił do pokoju, gdzie był brat z Emilką, od razu rzucił się na dziewczynkę i zadał jej cios w głowę. Później okaże się, że Grzegorzowi zadano 16 ciosów. Dziewczynki zginęły od uderzeń tępą krawędzią siekiery. Po dokonaniu potrójnego zabójstwa mężczyźni zabrali z domu łupy. Wszystko to włożyli do samochodu należącego do Grzegorza i odjechali. Zamknęli wcześniej drzwi na klucz, licząc, że w ten sposób uda im się zyskać na czasie. Ich plan na ucieczkę nie był jednak zbyt ambitny. Pojechali do lasu. To tam właśnie udawali się od dziecka za każdym razem, gdy mieli kłopoty i nie tylko. Jednak ich planowana ucieczka nie wypaliła. Na jednym z zakrętów stracili panowanie nad autem, które ukradli. Było to zaledwie kilkaset metrów od domu. Wynikiem tego było uderzenie w drzewo. Samochód nie nadawał się do dalszej jazdy. Jeden z cenniejszych łupów nadawał się zatem na złom. Postanowili go więc spalić. Co jednak zrobić z pozostałymi fantami? Przecież nie mogą wrócić jakby nigdy nic do wioski z telewizorem i wieżą w ręce, podczas gdy wszyscy w okolicy będą już wiedzieć o tym, co wydarzyło się w domu rodziny K. Wpadli zatem na genialny pomysł, by schować jeszcze niezniszczone łupy w krzakach w lesie. Gdy to zrobili, postanowili udać się z powrotem do Franciszkowa. Po drodze wyrzucili jeszcze do studzienki melioracyjnej klucze z domu, w którym dokonali masakry. Ernest udał się do piwnicy w swoim domu. Tam, w piecu centralnym, postanowił spalić ubrania, które miał na sobie w momencie zabójstwa. Były one splamione krwią i mogły być dowodem dokonanej zbrodni. Arkadiusz natomiast udał się do swojego kuzyna, Sebastiana. Mieszkał on w tym samym domu, który podzielony był na dwie kondygnacje. Usiadł w pokoju w jego mieszkaniu i zwiesił głowę. Sprawiał wrażenie osoby, która jest czymś bardzo zmartwiona. Wówczas Sebastian zapytał się go, co się stało. Arkadiusz wydusił z siebie. Nie pytaj, Ernest ci powie. Chwilę później obaj zeszli do piwnicy. Tam był starszy z braci. Arek zachowywał się irracjonalnie. Usiadł i opierając się o ścianę, bił się pięściami po głowie. Sebastian nie miał pojęcia, czego niedługo wcześniej dopuścili się dwaj bracia, których znał od najmłodszych lat. Zanim jeszcze zdążył zapytać o cokolwiek Ernesta, usłyszał przeraźliwy krzyk kobiety, dobiegający z jednego z sąsiednich gospodarstw. Wyszedł na zewnątrz i zobaczył zbiegowisko w okolicy domu rodziny K. To Katarzyna przeraźliwie krzyczała, rozpaczając nad tragedią, jaka spotkała jej rodzinę. Rodzice Ernesta i Arkadiusza szybko połączyli wszystko w całość. Niedługo przed makabrycznym odkryciem u sąsiadów do domu wrócili odurzeni alkoholem i narkotykami synowie, którzy ubrania mieli splamione krwią. Ojciec nie zawahał się i poszedł do policjantów, którzy byli na miejscu i powiedział im, że za zbrodnią stoją Ernest i Arkadiusz. Obaj mężczyźni zostali natychmiastowo aresztowani. Narzędzia zbrodni sprawcy ukryli w studni przy ich własnym domu. Śledczy znaleźli w niej w trakcie przeszukiwania nóż oraz toporek. Obaj przyznali się do potrójnego zabójstwa. Złożyli wyjaśnienia, które miały ukazać, co się wydarzyło w domu rodziny K. Weszli do środka z zamiarem odebrania Grzegorzowi kluczyków do auta. Wywiązała się szarpanina. To wtedy puściły nerwy młodszemu z braci, który uderzył siekierą broniącego się mężczyznę. Później wszystko działo się szybko. Odurzeni narkotykami młodzi mężczyźni zachowywali się w sposób irracjonalny. Nie otrzeźwiło ich to, że pozbawili życia głowę rodziny. Zamiast uciekać z domu, postanowili dokończyć swoje makabryczne dzieło i podobny los jak ojca spotkał także małe dziewczynki. Po wszystkim zabrali wartościowe rzeczy z domu i zapakowali do auta, którym odjechali. Rodzice Ernesta i Arkadiusza nie byli w stanie sobie poradzić z ciężarem, jakim była wiedza na temat tego, czego dopuścili się ich synowie. Zresztą we wsi postawiono krzyżyk na całej ich rodzinie. Nikt nie chciał jako sąsiadów rodziny zabójców. Ojciec próbował popełnić samobójstwo wieszając się, jednak nie zrobił tego. Rozstał się z żoną i wyjechał ze wsi, gdzie wszyscy wiedzieli, że to ich synowie dokonali makabrycznej zbrodni. Matka zabójców wyjechała ze wsi jeszcze wcześniej, właściwie natychmiast po tym, gdy dowiedziała się o zabójstwie. Sebastian, kuzyn Ernesta i Arkadiusza, miał brać w październiku ślub. Jednak i jego życie się posypało. Rodzina jego niedoszłej małżonki odwołała imprezę. Mordercy ściągnęli widmo swojej zbrodni na całą rodzinę. W jednym z artykułów wyczytałem informację, że nastroje we wsi były tak bojowe, że grożono nawet Sylwii, która wróciła z powodu tragedii do rodzinnej wioski. Chciała udać się na pogrzeb zamordowanych, ale w noc przed nim otrzymała liczne telefony z groźbami skierowanymi względem jej rodziny. Jednak przyznam, że nie wiem, czy aby czasem autora tego artykułu nie poniosła wyobraźnia. Jeżeli faktycznie sytuacja taka miała miejsce, to nie mam słów dla osób, które dopuściły się takich gruźb. Dzień 2 października był dramatyczny dla losów całej wsi. Prócz tego, że dokonano potrójnego zabójstwa, tego samego dnia w pobliskim stawie utonął mężczyzna. Jednak to wydarzenie obeszło się zupełnie bez echa, na tle brutalnego mordu, jakiego dopuścili się Arkadiusz i Ernest. Mieszkańcy Franciszkowa zapewniają, że jeżeli dwaj oprawcy kiedykolwiek wrócą do wsi, to sami wymierzą im sprawiedliwość. Po zbrodni pod domem rodziny F mieszkańcy zapalili znicze. Po śmierci swojej rodziny Katarzyna nie miała gdzie się podziać. Jej dom został przeznaczony do rozbiórki. Taką decyzję podjął właściciel domu, który stwierdził, że nikt nie będzie chciał mieszkać w tym przeklętym miejscu. Katarzyna nie mogła się otrząsnąć po tej tragedii. Objęta została opieką psychiatryczną. Mieszkała u swojej siostry, która przygarnęła ją w tych koszmarnych okolicznościach, jakie ją dotknęły. Zabójcom groziła kara dożywotniego pozbawienia wolności. W trakcie procesu Arkadiusz nie potrafił nic powiedzieć. Przez cały czas siedział na ławie oskarżonych z pochyloną głową i milczał. Jak sam później powiedział, chciał w tym momencie zapaść się pod ziemię. Sąd wymierzył im karę dożywotniego pozbawienia wolności. O zwolnienie warunkowe będą mogli się ubiegać po 45 latach. Właściwie nie mają więc żadnych perspektyw na wyjście. W więzieniu, jako zabójcy dzieci, mają bardzo ciężkie życie. Muszą być izolowani od innych więźniów, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogliby ucierpieć z ich ręki. Arkadiusz pogodził się ze swoim losem. Ernest natomiast wniósł apelację od wyroku. Jego zdaniem miał on bierny udział w całym zdarzeniu i jego zdaniem nie zasługiwał na tak samo surowy wyrok jak jego brat. Sąd apelacyjny jednak wyroku nie zmienił. Katarzyna domagała się odszkodowania od sprawców w wysokości 150 000 złotych. Finalnie sąd zobowiązał ich do zapłaty 135 000 złotych odszkodowania. Nie wiem tylko, w jaki sposób mieliby się z tego wywiązać. Po latach przeprowadzono z oboma braćmi wywiad w programie Mordercy. Z każdym z nich rozmawiano osobno. Możemy w trakcie rozmów z nimi poznać nieco bliżej ich wersję. Na ekranie możemy dostrzec dwóch ogolonych na łyso mężczyzn. Obaj noszą okulary. Arkadiusz wypowiada się w sposób bardzo flegmatyczny. Mówi powoli, jakby zastanawiając się nad każdym słowem. W rozmowie z dziennikarzem wyraża ubolewanie nad tym, co zrobili. Ernest mówi chaotycznie, niewyraźnie. Także twierdzi, że żałuje tego, co się stało. Mówi o tym, że jemu w więzieniu jest ciężko i gdyby nie to, że ma silną psychikę, to mógłby nie wytrzymać za kratami. Mówił, że na początku nie potrafił sobie poradzić z ciężarem ich czynu i chciał popełnić samobójstwo. O samym wydarzeniu Ernest opowiada, że był w takim stanie, że wszystko wydawało mu się być filmem. Był mocno odurzony narkotykami i alkoholem. Twierdzi, że to Arkadiusz zadawał ciosy. On sam przyznał, że chyba 2 razy zadał cios nożem Grzegorzowi. Nie przyznał, by cokolwiek zrobił dziewczynkom. Arkadiusz twierdzi, że obaj zadawali ciosy na zmianę i ciężko określić, który zadał śmiertelne rany. Obaj, zapytani o to, czy zostali słusznie osądzeni, odpowiadają, że ich zdaniem zasłużyli na karę śmierci. Historia braci F posłużyła jako inspiracja do twórców serialu Pitbull. W jednym z odcinków w sezonie 3 przedstawiono zbrodnię łudząco podobną do tej, która wydarzyła się we Franciszkowie w 2005 roku.